Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert i witam was w kolejnym odcinku Super Game Show Meister i w tym odcinku przedstawię wam, jak wyglądał pojedynek drużyn w Forcie Boyard. Pojedynek drużyn to jeden z formatów w Forcie Boyard, który po raz pierwszy pojawił się w 1992 roku w holenderskiej wersji. W pojedynku drużyn najpierw jest rozgrywany etap kluczy. Wykonywane są zadania fizyczne na zmianę lub w formie pojedynku. Tak samo jest podczas zagadki na wieży. Każda z dwóch drużyn wybiera swojego reprezentanta na wieżę i ten, który zna odpowiedź, daje sygnał dzwonkiem. W grze zostaje ta drużyna, która zdobyła najwięcej kluczy. W przypadku remisu rozgrywana jest konkurencja, w której szybsza drużyna zostaje w grze. Jeśli drużyny mają swoich więźniów, jest rozgrywany pojedynek lub uwalnianie na czas. Następnie jest rozgrywany etap wskazówek, w której za drużynę przegranych wchodzą tak zwani mistrzowie. I to z nimi drużyna wygrana toczy pojedynek o wskazówki. Przed ostatnią konkurencją jest sala rady, gdzie toczy się walka o wskazówki lub więźniów. W etapie skarbca drużyny próbują odgadnąć hasło ze wskazówek, które u jednych jak i u drugich jest takie samo. Po wpisaniu hasła w tabliczkę drużyny zbierają złoto. I ta drużyna, która wyniosła go najwięcej, zostaje drużyną mistrzów w następnym odcinku. Format pojedynku był wykorzystywany w następujących państwach i latach. We Francji w 2010 roku, w Azerbejdżanie w latach 2013-2014, w Belgii w roku 1992, w Bułgarii w latach 2008-2009, w Kanadzie, szczególnie w Quebecu w latach 2014-2015, w Danii w latach 2009-2010, w Finlandii w latach 2010-2013 i 2018, w Niemczech w 2011 roku, w Grecji w latach 2006-2008, w Holandii w latach 1992-2011-2012 i 2014, w Norwegii w latach 2010-2011, w Rosji w latach 2006 i 2014, w Serbii w latach 2008-2009, w Szwecji w latach 2003-2005 oraz 2010-2017, w Turcji w latach 2008-2009, w Wielkiej Brytanii w latach 2012-2014 oraz w USA w latach 2011-2012. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pojedynek drużyn w Forcie Boyard. Ja wam dziękuję za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!